Gotowi? Raz, dwa, trzy. Odkrywamy. Dzień dobry, pora na śniadanko. Trochę dziwne te jajka. Na pewno są do jedzenia. O, panie. To jemy czy nie? Zatapiamy kłę. Właśnie tak, jak lubię. Ale ślinka mi cieknie. Degustacja. Dobre. Czy moje też będą takie dobre? Oj, sama nie wiem. Na pewno dam radę. No dobra, próbujemy. No, Emily, nie żałujesz sobie. Może nie będzie tak źle, Matko, ale swęglone. Prawdziwy strzał w dziesiątkę. Aż mi się niedobrze robi. Aż chciałoby się zjeść całe. Może ty spróbujesz? Ja nie zamierzam tego jeść. Tylko sobie nie żałuj, od serca. Trochę inaczej, co? Szybko, skoczy ktoś po wiadro. O nie, cofa się. Gotowi na więcej? Panie przodem. To nie są rubale, prawda? Twój też jest taki szkaradny. Nie, ale nie powala na kolana. Przydałby się jakiś sosik. Tak jak myślałem. Brakuje im smaku. Już wiem. W sumie mogę spróbować swój. Jedziemy. Nic szczególnego. Nie powinieneś być kucharzem, Nick? Gdzieś ty się tego nauczył? Jedzmy jak cywilizowani ludzie. Widelce nieźle. Teraz możemy jeść jak należy. Gotowe? To podnosimy. Co za skrajność. Ta runda należy do mnie. Mów za siebie. Na sam widok mnie mdli. Nie ma to jak okrągłe łakocie. Patrz na tę posypkę. Fantastyczna. Niebo w gębie. Mam pomysł. Zatkam nos i nic nie poczuję. No dobra, pleśniaku. Miejmy to już za sobą. Hej, serio, nic nie czuję. Za to nitki smakowe Julie pracują na najwyższych obrotach. Niemożliwe, że już skończyłam. Wyślijcie jeszcze jedno pudełko. O Boże! To najlepszy dzień w moim życiu! Co my tu mamy? Ale piękności! Ciekawe, ile mi zajmie zjedzenie ich wszystkich. Mogę ci w sumie pomóc. Claire! Dobre wieści szybko się rozchodzą. Bierz, co chcesz, tylko nas nie krzycz! Ach, te myszy, co? Zaczynaj, Julie. Bingo! Idealny kawałek pizzy. Do tego z mnóstwem warzyw. Na pewno pysznie smakuje. Ale ja tam lubię zaczynać od rantów. No, to ja rozumiem. Niebo w gębie. I do tego chrupiące ciasto. Tyle wystarczy. Czekaj, jesz tylko ranty? Ciekawe.
Zupka chińska? Mam to zjeść na surowo? W sumie to nigdy tak nie próbowałam. Claire, zaczekaj! Nie wiesz, jak się otwiera zupkę chińską? Patrz, jaki zrobiłaś bałagan! Skąd mogłam wiedzieć? I co teraz? Chyba pojedzone. A ja ciągle głodna. Dobrze, że mam jeszcze jedną. Nie! Ktoś zamawiał kolejną eksplozję? Przecież cię ostrzegałam. Będę pamiętać na przyszłość. Jejku, ta enchilada jest trudniejsza niż myślałam. Może zrobię coś prostszego? Trochę się wczułaś, ale spoko. Grunt, żeby to ogarnąć. Zabierz się za guacamole, jak już skończysz tańczyć. Przygotowałam awokado. I kilka innych składników. Będziemy robić nachosy. Chwila. Sofia będzie za 5 minut? No bank nie zdąży przed jej przyjściem. Chyba, że znajdę coś do pomocy. Super. Te woreczki sprawdzą się idealnie. Wrzućcie wszystkie składniki na guacamole do woreczka strunowego. I dokładnie go zamknijcie. A teraz najlepsze. Zgniatanie składników palcami. Awokado musi połączyć się z resztą, tworząc coś w rodzaju pasty. Teraz przesuńcie guacamole na dół woreczka. Ale zamiast go otwierać, wytnijcie małą dziurkę w rogu. W ten sposób będziecie mogli wycisnąć pastę prosto do miseczek. Smacznego! Chwila. Teraz lepiej. Pyszne. Czy to Sofia? Muszę ją zaprosić na moją fiestę. Po długiej podróży zmęczenie mocno daje się we znaki. Już nigdy nie polecę samolotem. Nie jadłam nic od kilku godzin. Może mam tu coś do przekąszenia? Czy to jest to, o czym myślę? Szkoda, że ma taką wielką dziurę. O, czajnik elektryczny! Już wiem, co robić. Jeśli chcecie zjeść zupkę chińską, ale nie macie naczynia, włóżcie makaron prosto do czajnika. Zalejcie go wodą. I nie zapomnijcie o przyprawach. Zamknijcie pokrywę i podgrzejcie. Po kilku minutach zupka będzie gotowa. Pięknie pachnie. Zamieszam jeszcze. Tak, zaraz to wszystko zjem. Nie macie miski? Luzik, zjedzcie prosto z czajnika. Pycha. Karty na imprezie są zawsze super. No, w zależności od rozdania. Zamoczę w dipie. Spójrzmy. Ej, uważaj, Bella. Salsa za burtą. Ale bałagan. Czujesz imprezę. Niechcący, przysięgam. Ale wstyd. Szkoda, że nie mam większej miseczki. Za późno na zakupy. Zaraz. To się chyba nada. Włóżcie pucharek do większej miski. I zasypcie nachosami, żeby zrobić prowizoryczne naczynie. O tak, o to właśnie chodziło. Pycha. Gotowi na dokładkę? Hej, nie wszyscy naraz. Dobra, ludzie, musimy skończyć grę. W domówkach chodzi głównie o wyżerkę. Czuję, że to będzie niezła impreza. Zwłaszcza z tym pysznym ciastem.
ale krojenie go zanim przyjdą goście to średni pomysł. Ostrożnie. Nie! Zasada 3 sekund, co nie? No cóż, zdarza się. Zaczekaj, ułatwię ci to krojenie. Te szczypce świetnie się sprawdzą. Widzisz? Równe kawałki ciasta. Pamiętajcie, żeby je później umyć. Kto by pomyślał, że krojenie ciasta jest tak proste? Patrzcie, łatwizna. Ale słodki raj.